Dobry wieczór wszystkim z powrotem. Jesteśmy, jesteśmy dalej. Na dalszej części naszej przygody w Pathfindera drugą edycję, w przygodę Fall of the Blackstone. Jedna z pierwszych przygód od Paizo. Wydawcy Pathfindera pierwszej i drugiej edycji oraz Starfindera, o ile dobrze kojarzę. I teraz tak, całą przygodę zaczęliśmy jak gdyby z innej strony. Nasza nowa czwórka bohaterów udała się do Blackstone na zlecenie sędziego lorda Mabetch Cranberry z miejscowości Meravon na północ od Etron Folly, gdyż zastał całą mieścinę zasłaną dziwnymi ciałami, trupami. W międzyczasie na nocnym postoju naszą grupę nawiedziły dwa duchy. Jeden poprosił ich o pomoc w zbadaniu jakiejś tajemniczej emanacji z latarni w pobliżu miasta Ottari, a drugi zaproponował im udział w spisku, który ma na celu zniszczenie głównego miasta w świecie Pathfindera, czyli Absalom, i zdobycie władzy, bogactw i wszystkiego, co najlepsze. A później nasi bohaterowie udali się jednak do Etron Folly, żeby zmierzyć się z czymś bardziej namacalnym, realnym i sprawdzić, dlaczego miasto jest martwe. Usłyszeli dziwny hałas z samej karczmy. Później usłyszeli, tym dziwnym hałasem było jak gdyby plaśnięcie czegoś mięsistego, a później, kiedy się zbliżyli, usłyszeli, że coś się w środku pożywia, jakieś istoty, jak usłyszeli chrupanie i chrzęst kości, ścięgien, stawów i tak dalej. I drodzy panowie i panie, w sumie jako postacie w grze, co robicie? Zarzucam na rękę, zasłaniam się moim płaszczem, jak każdy ten ciemny charakter, tak przed sobą, i przygotowuję się do walki. To jest zamknięte, tak? Tak, jest zamknięte. Mechanicznie co robimy? Mechanicznie przygotowuję bronię, stealth zaczynam i zaczynam scoutować. Czyli podchodzę tam, żeby zobaczyć, co to kuźwa jest. Musisz oddzielnie robić stealth, a nie możesz robić i tego, jeżeli chcesz wejść do walki, rzucając stealth, ten scout niestety. Jezus, jakie to głupie mechaniczne. Ale dobrze. No dobra. Nie wiem, czy po prostu gdzieś pod drzwi ustawił może, nie wiem. Widzicie też po... Czyli stealth samego, lewej stronie są otwarte drzwi do stodoły. Tam zajrzeć najpierw do stodoły. Ja się... wiem, co zrobię. A ty robisz stink? No to ja robię scouta w takim razie. Będzie plus jeden, chociaż... Nie wiem, zajrzę może tam po prostu... Się steltuje jakby, co? Dobra. Oczywiście cały czas zakładę zasłaniając się pod pelerynką. Rzucę na siebie niewidzialność. Nasz gnom znika, więc... zarówno Darwis, jak i Sinhe powolutku, bardzo cicho podchodzą w stronę karczmy, natomiast wasz przyjaciel gnom Rukor kompletnie zniknął, nie widzicie go. Jedyne co, to ewentualnie gdzieś tam jakieś zawirowania kurzu, który jest na ziemi, ale równie dobrze może być to spowodowane delikatnym powiewem. Ja tak pokazuję wam, że poczekajcie, otworzę ręką maga drzwi. Poczekaj. Jakie bronie noszą moi towarzysze tak naprawdę? No, Korgak głównie i Sinhe. Jakie macie bronie? Foshard z potencji 1. Rapier i short sword. Ja mam rękawiczki. Rapier w pierwszej ręce. Short sword w drugiej.
Chyba dla Korga, jak on to powiem dla niego. Ej, zatrzymaj się na chwilę. I rzucę Magic Weapon. I możesz sobie sobie przyciągnąć też. Okej, okay, dobra. A, to czekajcie. Ktoś ma jeszcze broń taką, ten, to też mogę rzucić Magic Weapon. Też? No to dla... No ja zawsze chętnie przyjmę, będę miał na drugie strajki i tak dalej. To co, no ty... a, na drugą broń chcę, żebym ci rzucił. No bo pierwszy mam potencji plus jeden, no i to możesz dać na drugą. No to ten, to rzucę Magic Weapon. Czekaj. Pytanie, to te drzwi wyglądają na zabarykadowane, czy po prostu zamknięte? Po prostu zamknięte. Okej, okay, dobra. Mam tylko jeden Magic Weapon, jakby co. Z buta do ciała. Jeszcze jedna rzecz jest taka. Jakie... Czy wszyscy mają maski? Z filtrami, czy nie? Ja mam założyłem. Ja zakładam w tym momencie. I też z filtrem założyłem. Chyba nawet na karcie mam zaznaczone, że ubraną, ale dobra, się upewnię. A może zaznaczyć? Tak. Tak. To jak chodziłem do miasta w ogóle, nie? Ja chyba nie mogę tego zaznaczyć, że to ubrany jest. No ale to nie musicie zaznaczyć. To znaczy nie, jak dacie equip, to dam do rzutów ewentualnie będą plusy, nie? Mhm. Impersonate, ale to raczej... to. I co robicie dalej? Stoicie przed tymi drzwiami do karczmy? Odchodzimy. Ja bym zajrzał do okna najpierw, jeżeli będą jakieś, są jakieś okna. Ja tu przy drzwiach, czarodziej miał chyba otwierać. Znaczy w sumie nasłuchać chuj tam są po oku? Gdzieś są po boku. A to gotowe, żeby przyjebać czemuś. Da się w którymś miejscu zobaczyć coś do środka, bo... Czekaj, powinny być... A, dobra. Słuchajcie, bo to te bronie nie trwają tak długo. No tak, tak, tak. Tak. Jest. Otwieramy? Są okna. Znaczy cztery. Nie rozdzielajcie się bardzo też. Może ja użyję tego. Ja używam po prostu Magic Handa i otwieram tego drzwi. Dobra. I w środku widzicie cztery zombie pożywiające się nad jakimś ciałem. No tak pomiędzy klatkami są? Jak to dobrze, że to nie góra. Na razie wydają się, że nie zwróciły na was uwagi. Masz coś z lęka? Zaatakować to? Ktoś ma, nie rzuca, mówię po cichu. Mogę... mogę rzucić zaklęcie. Dawaj. Strzelaj. Nie pozwolę powstrzymać się. Pytanie, czy jeżeli rzucam dwa, znaczy negatywne obrażenia i to jest zombie, czy w tym systemie dostaną obrażenia, bo to są obrażenia, czy się uleczą? Nie wiesz. Nie no, jako czarodziej powinien wiedzieć takie rzeczy chyba. Chodzi mi o mechanicznie, bo w dedeczkach jest właśnie, że obrażenia to obrażenia i się nie leczysz. Wiesz co, rzuć mi na religię. Albo specyficzny lore odnośnie. Po prostu? Religia albo specyficzny lore. Aha, czyli religia. Też wrócę na siebie z guidance'em. Chyba wiem. Dobra, to wiesz, że pozytywna energia je, negatywna energia je leczy, są wrażliwe na pozytywną energię oraz na obrażenia cięte, natomiast te zombie nie wyglądają do końca normalnie. Widzisz, że wokół nich, no, jak ty w powietrzu nawet widzisz po prostu, jak światło teraz zaczęło tam wpadać, że coś wokół nich jest nienaturalnego. No dobra, czyli spróbuję zaklęciem negatywnej energii, żeby zobaczyć, czy one się uleczą. Znaczy nie wyglądają na chore czy coś, co nie? Są nad jakimś ciałem. To ja skastuję to zaklęcie na dzień dobry. Grim Tendrils. Bless. I... Bless me, bless you. Tak. Znaczy no poczekam na blesa, rzucę to i tego. Nie ma znaczenia.
I zobaczymy, czy jest sieknie. To co? Rzuca się obrażenie? Nie musisz, bo nie widzisz żadnej reakcji, ale kiedy one tylko wyczuły to coś, od razu zwróciły do was swoje paszcze i wyszczerzyły kły. Czyli są nieumarłe na pewno, bo nie dostały obrażeń od negatywnej energii, tak? I zrzucimy sobie na, to znaczy wy na, część osób już ma na inicjatywę rzut zrobiony. Ale się ustają między klatkami. Każdy sobie doda blesa. To znaczy nie, oni mają rzut na inicjatywę przed blesem. Ja wiem, ile miał rzucone Darwis i ile miał rzucony Sinhe na inicjatywę. A bez tylko do ataków. Do ataków tylko. Bo to było na stealth, nie? Tak. A plus. Czy skauta tam teraz do inicjatywy? Skauta, plus tak. To im dodam, nie? To dla nas. Wszystkich. Pytanie, czyli one nie dostały obrażeń od negatywnej, tak? Ale a dostały Bleed Damage'a, czy nie? Też nie. Nie umarły. Totalnie nie umarły, mimo że tak dziwnej aury. Pierwszy z naszych panów zombie. On oczywiście sobie podejdzie. Nic nie dzieje, ale widzicie, że wokół niego jest coś wokół tych istot się roznosi, co na razie w żaden sposób tego nie czujecie, ale widzicie, że to jest. Mhm. Nie? I on zakończy sobie akcję tutaj. I co ty robisz? Co ja robię? Okej, czy on nie zaatakował mnie? Nie. Co powiedzmy, co ja robię? Spróbuję go strypować. Na dzień dobry. Dobra, to było przeciwko mojemu Mufordi. Refleks. Refleks, dobra. Aż 15, 18. Wywrócił się. I przypierdolę mu jeszcze zwyczajnym atakiem na tylko o ile tak, to też jest atak, który jest z karą. Mhm. No tak. W sumie mogę wypierdolić dwa razy, w sumie i tak nie mam co robić. Mimo wszystko gdzieś się wije na tym. Ale chuj, rzucę jeszcze na trzecim. Bo czemu nie? No nie. I gdzieś ci też. Jedynkę rzuciłem, tak. Ten miecz ci ugrząc, po prostu nie mógłbyś go. To foszard. Wyciągnąć, a później dopiero szarpnąłeś to, nie? Darwis, co ty robisz? Rzucę sobie w Flaming Sphere. O, po prostu kto przede mną, co tutaj jest tego. On mimo wszystko ta sfera gdzieś obok niego powstała. I jest basic. Jeżeli tak, krytną, tak, to tak, czyli połowę, nie? Połowa. To ostatnio zrobiliśmy tak samo źle na tym, na twoim rzucie na Fortitude. On oberwał, natomiast ta sfera widzisz, że nie w pełni go objęła, nie? Czyli no to ten, no ty czekaj, druga akcja. Zostajmy. Podniosę tego, mojego Dwelling Cape'a, żeby się zasłonić. Tak, ale musisz też chyba poświęcić akcję na to, żeby utrzymać tą sferę, nie? Jak dobrze pamiętam. Tak? Ona się utrzymuje? Znaczy, na pierwszym. Nie, w pierwszej turze. Później. No. W pierwszej turze nie, później następny. Nie? On subsequent rounds, no. Nie. Została ci jedna akcja. No tak, i podnoszę, znaczy zasłania się Dueling Cape'em, bo to jest jako akcja i mam plus jeden do atak dzięki temu. Sinhe, co ty robisz? Wydaje ci się, że one jeszcze cię nie zobaczyły. Zorientowały, widzisz, że one wszystkie kapią się na cel, który widzą. Czyli na Korgak. Dobrze. Dobra, więc jak tak, to akcja pierwsza, step i teraz tak. Kurde, wyszedłeś z mojego blesa. Czyli już nie mam blesa? No, musiałbyś tutaj stanąć. Możesz go dosięgnąć, on jest i tak flat footed.
leży. No. A, okej. Okay. No, dobra, to ma sens. Jezus, on leży, no rzeczywiście. Ma tą taką małą, śmieszną ikonkę. Za daleko odciągnąłem. Cyk, i teraz tak. Wytargetować go i strikes. I zaczynam z rapiera dziabnę. Tak, ale to trafi w niego. Bez problemu, jako zwykły atak. Czyli bez flatfoota. To znaczy nie jest to... Nie bez jest to precision krytyk, damage, jest to czy to z precision damage. I teraz powiem ci, że on nie ma immune na precision damage, więc wchodzi w niego normalnie. Nice. Świetnie. Całe 11 obrażeń. Najlepsza dieta. Wydałeś, przy czym twoje to są piercing. Więc jak najbardziej wbiłeś to w niego. Drugi atak. Akcje, tak, i teraz trzecia akcja to będzie atak z drugiej ręki, czyli short sword. Kurwa. O kurwa, not one. Więc pytanie, czy będziemy na to przeroluje? Nie przeroluję. Dobra, więc dobra, po prostu go nie trafiło. Drugi atak był po prostu tak. Poślizgnięcie się, pacnąłem w drzwi, czy coś. Obiłem się o worka, który staje koło mnie. Kolejny zombiak, on tak samo tylko do was. Podejdzie. Bardziej kierował się na Sinhę? Tak, tak. Natura, tak. Używam jedną akcję, żeby zwiększyć tą aurę. Zobaczmy, czy to zadziała. Leblesa? Tak. Zadziałało. Powiększyło się. Tak, żeby pomóc któremuś z moich towarzyszy w walce, to muszę chyba stać przy przeciwniku, tak? Mhm. Żeby na przykład bonus jakiś, okej, no to zrobię jeden krok i czy na przykład mógłbym spróbować. Poruszę się najpierw. I gdzie chcesz się przesunąć? Znaczy, no... Tu? Musisz zmienić po prostu... Tu chciałem. I pomóc na przykład medycyną, powiem, jak to ten po cichu, jak to ten Lasinghe tutaj zaatakuj, tu jest wrażliwy. Czy mogę zadać medycyną, czy tam religią, nie wiem. Religią jak najbardziej. To znaczy tak, no wskazałeś miejsce, ale potem sobie przypomniałeś, że to nie jest żywy człowiek, więc może niekoniecznie A to jeszcze niewidzialne pokazuje to w ogóle. No tak, tak, on jest... A kurczę, no tak, jeszcze. Pokazał miejsce, to jest niewidzialne i nie zadziałało. Z tego powodu to się nie udało. Dobra, to już aury jest napierdolonych. Czy my coś czujemy, bo jakiś stęk od nich? Nie. Macie maski. No tak, w sensie... Nic nie czujemy. Nic nie czujemy, o to chodzi, właśnie, żeby nic nie czuć. Hej, to wam pomaga. Kolejny dojdzie tu. I... Kolejny dojdzie sobie tu. Tutaj oni... To ja będziecie, tu mam... będziecie mieli... Oni są za ścianą, tak? Oni nie mają do nas dojścia. Lesser cover. Czyli... Zaatakować możecie plus jeden do AC będziecie mieli. Aha, względem nich, tak? Tak. Względem tych po bokach, nie? A oni mają karę do trafienia w nas, tak? Nie, to ty masz tylko bonus do AC z lesser covera. Tyle. Oho. I teraz tak. Ten zombie, który jest na ziemi, on jest durny. On zaatakuje z leżącego, czyli z karą minus 2. Próbuje ci się wgryźć w łydkę. I pierwsze co, on próbuje cię swoimi pazurami zadziabać. I mój drogi, to jest trafienie. I on cię wbił pazury, zadając ci 14 punktów obrażeń. 14? 14. Te jego pazury wbiły się na tyle mocno, że automatycznie cię złapał. Po czym, jak już cię złapał, przysunął sobie tą twoją nogę i próbuje zębiskami się w nią wgryźć. I wgryza się w ciebie za 11 punktów obrażeń. I teraz ty. HP. Nie martw się. Jakbym prawie nie żył. 5 HP. Co ja tu mogę? Mogę go bić, jak jestem grabowany? Jak jesteś grapple... Jak jesteś grapple, jesteś tylko flat-footed, immobilize i jeżeli próbujesz akcję manipulacji, masz
musisz zdać flat checka DC5, czy to zrobisz, czy tego nie zrobisz, nie? Czyli typu, gdybyś czarował, gdybyś używał potki, wszystko co ma, co ma trait manipulate. Natomiast atak jak najbardziej możesz wykonać. Możesz też próbować się wyrwać z tego. Będę go klepać. Czyli leżącego, bezbronnego zombie, który wygryzł się, próbuje zabić. No. Good. Dobra. 25. Damage. No, niemal go rozrąbałeś na pół. Ale jeszcze to żyje. Normalny człowiek już powinien paść, natomiast to jeszcze w jakiś sposób się rusza. Spróbuję drugim atakiem go dobić. Natomiast drugi atak już, no, może przez ten ból gdzieś się źle zamachnąłeś. To chuj, to trzeci atak. Kolejny minus 5. O, critical hit? Na trzecim ataku? Na 20, tak. A, dobra, o to chodzi. I chyba zdenerwowałeś się na... O, kurwa! Kurwa, dobra! Wciskamy go w kurwę! Jedziemy! Jest to tak. Przeleciał ci ten miecz jeden, wziąłeś go jeszcze raz, przymierzyłeś i po prostu rozciąłeś to na pół i czujesz, jak ta ręka, która wbiła ci się w bok, puściła. Ale teraz jeszcze jest jedna rzecz. Teraz czujesz, jak rany, które on ci zadał na koniec swojej tury. A, powinno być na początku, dobra. Jest, blit wchodzisz, coś. Czujesz, jak te rany, które on ci zadał, coś tam wgryza i je powiększa. Auć. I dostajesz dodatkowe 4 punkty obrażeń. Okej, czy to będzie ci cały czas tykało teraz? Nie wiesz. Travis, co ty robisz? Sustainuję ten zaklęcie, przesuwając w bok. Dobra. I on tak samo rzuca na refleks, nie? Tak, a ja rzucam na damage. Ile tam było? 19, nie? Tak, tak. Widzisz, że też jakby uciekł częściowo z tego ognia. Kurwa, uciekł. No i to jest jedna akcja i dwie akcje. Produce Flame sobie rzucę, bo mogę. Czyli muszę zaatakować, plus 1 tak? Dace. Bloom i mam plus 1. Minus... On ma plus 1. A, doliczone, dobra. Dace. Trafia. Okej. Okay. 15, dobra, czyli loluję damage. To jeszcze 8. Więc widzicie, jak z ręki, z czego ci wychodzi płomień? Z nosa? Z czubka dzioba. I opala zombie, które... Opalone kuleniec. Sinhe. Teraz już nie jestem immobilized ani flatfooted, tak? No. Sinhe, tak. Okej. Okay. No to Twin Feinta spróbujemy. Tego przytomuję. Czyli features Twin Feint, tak, bo jest blisko. W ataki, na których jest flatfootowany automatycznie? One. One strike with feature. Czyli na drugi atak będzie automatycznie flatfootowany. Ale dwa razy damage wchodzi, nie? Tak, i tutaj masz drugi atak jest minus 5, nie? Minus 4, bo agile weapon, ale tak. Blesik ciągle jest, nie? Tak, a go zmiotłeś. A, czekaj, bo to jeszcze damage bez flat footed, okej, okay, damage... 5 obrażeń, no. Jak najbardziej, no wbiłeś to, nie? I drugi już jest z flat footem, smyx. Jeżeli siądzie... O, dzień dobry! Odrąbuj mu ten łeb. O kurwa, dobra. Ile? Kurwa. Slashing. Slashing. Jak slashing? No bo mam Versatile Weapon, nie? Dobra, to powiedz. Zobaczyłem, że slashe... Kończy go? Zobaczyłem, że slashe działają lepiej. Używając mojej... Okay, prawa ręka jest główna, tak? Czyli używając prawej ręki, atakując rapierem, zamachałem w powietrzu delikatnie przed nim, żeby delikatnie go zadziabać, gdy przygotowywałem lewą ręką potężny atak, który miał od góry obok jego głowy uderzyć w taki sposób, żeby złamać obojczyk i przejść aż do żeber. Co najwidoczniej się udało, bo zombie poszedł za pierwszym uderzeniem, następnie przyjął potężne uderzenie od góry przez obojczyk na korpus i najwidoczniej go to trochę rozpłatało. I stał się nieżywym, nieumarłym.
Nieżywym, nieżywym. I masz jeszcze jedną akcję. Więc robię stepa po przekątnej do tyłu. Dobra. Kolejna akcja. No, powiększyłem i używam heala na Korgaku. Jest dwuakcjowym. Więc to będzie 2d8 plus 16. Znajdź 19 hit pointów. I to był za dwie akcje heal, nie? No i powiększyłem aurę. A, aurę jeszcze powiększyłeś. No i teraz wszyscy jesteście. Ten zombie... Blesie powiększa on czasem? On jeszcze... Ja muszę użyć aurę. Muszę użyć akcję, żeby powiększyć Blesa. Powiększyć, no. I on za tej... Czy to nie jest zbyt inteligentne stworzenie? Ciebie zaatakuje. Ja mu dam minus jeden do ataku, żeby od razu sprawdzać. Więc pierwsze próbuje cię ze swojej łapy walnąć. Kompletnie mu to nie wyszło. Zahaczył o drzwi i ta łapa minęła cię. I próbuje to powtórzyć drugą ręką. Może tym razem mu to wyjdzie. Tym razem mu się udało. Nie, też mu się nie udało. Okej, okay, dobra. Też mu się tego nie udało. Kolejny z zombiaków. On wkroczy na swojego zmarłego towarzysza i zaatakuje cię z swoich... Step robi czy krok? Krok. To jest głupie. Więc jeżeli masz... Czyli normalny robi ruch, tak? Tak. Okej, dobra, no to czekam go okazyjko. Bo tak się zastanawiałem, czy oni mogą myśleć właśnie. Nie, to jest bezmyślne stworzenie, więc... Tylko robiąc ten atak, też się wystawiłeś na obrażenia, też mam krytyka. Kurwa! Nice. Tylko twoje się aplikują pierwsze damage, on to przeżyje. Jasny gwint. I w ciebie wchodzi 20 punktów obrażeń, więc potężnie cię udziabał. I też te pazury jak gdyby w tobie zostały. Więc też jesteś grab. Ale żyję. Żyjesz, tak. Jak najbardziej. No, i kłaś, jaka mocna skrusa. Co będziesz robić? Nie będę się wyrywać na pewno. Próbuję go zasiekać. Pierwszym atakiem... Kurwa, co jest? Kurwa! Ja pierdolę. Ale coś jeszcze te bonusy się wliczają, no. Potencjał les. Zajebiste. Dobra. Jasna cholera! Kurwa jebana! Ty ja zadajesz... To... Jakie obrażenia? To są slashing. Kurwa, patrzcie jakie rzuty, patrzcie. Ja pierdolę. To opisz ładnie, jak go zmiotłeś z powierzchni ziemi. Kurwa, nie jestem pewien jak to opisać. To chyba po prostu na połowę, nie wiem... przez całą długość... Cały rozkrojony takie dwie połówki na bok, tak. Można zrobić anatomię, można zbadać wszystkie konieczności. No to pierwsza była. Do niego... Tego spróbuję wywalić i się odsunąć. To 15 tego... jest. I athletics robisz, nie? Nie udaje ci się go przewrócić. Za mocno stoi na nogach. I zrobię stepa do tyłu. Przykątny. Travis? Tamten nie żyje, prawda? Tak. I tego ostatniego nie widzisz z tego miejsca. Pojebane wrażenie. Ja się przesunę. Kurde, nie tym. Ja się przesunę. Ale mogłeś widzieć, że był atakowany. Ale no i tak tego. I przeniosę. Więc leci Flaming Sphere i dem. I ten jakoś się przed tym niezbyt dobrze uchylił i można powiedzieć, że najbardziej wlazł w tą sferę. No dobra. Pierwór za 10. I ostatnią akcją chcę zobaczyć, co z tymi, no, czy on gryzły, no, orka. W kargach jeszcze jeden punkt obrażeń. Te rany, które masz, one jakby pieką, jak jesteś blisko tego. Wyglądam się raną jego, jakby co. Tak. Ja chciałem właśnie przyjrzeć się, pobrać próbki. To na medycynę rzucić? Jak najbardziej. Może one coś wydzielają, co to powoduje, ciężko ci stwierdzić. Ale to bardziej wydzieli na kwas toksyna, czy bardziej choroba, bąble i takie rzeczy? No, na razie nic nie ma, więc widzisz po prostu świeżą ranę, nie? Z jakimiś resztkami po prostu z tych pazurów
od zombie. Ale nie jątrzy się ani nic. No, świeża rana zwyczaj się nie jątrzy. I to są twoje trzy akcje. Sinha. Ostatnie zombie sobie stoi. No to tak. I pyk, podchodzę sobie tutaj. Ready action i atak, jeżeli będzie zombie w moim zasięgu. Tylko bym z drugiej ręki, w sensie short swordem, slasho bym zrobił, jeżeli on się pojawi. No. Dobra. W sensie pojawia się w moim zasięgu, to jest trigger. Dobra. Rukro, co ty zrobisz? Odkładam porę za tego zombie. Teraz ten zombie robi to, co robi zombie, robi najlepiej. Podchodzi. Miera. I atakuje jedyny cel, który widział. Najpierw triggeruje moje. Jak najbardziej, wbiłeś mu ten... I tak, on nie jest flat-footed. Damage. Znaczy wbiłem, przeciąłem. Dobra, ale widzisz, tak jak poprzednio, że cięcie tego jest bardzo, bardzo skuteczne. Odpadają kolejne płaty po prostu skóry i tak dalej, nie? I on, no, jako że wcześniej nie widział Simhe, a teraz dostał, zmienia target. Widziałeś, jakby sięgał już po ciebie, dostał ten miecz razem z odwracaniem zarzuca tą swoją łapą, żeby uszkodzić Simhe. Nie trafia. Rukko. Dobrze, skoro jestem niewidzialny, to on ma flat footed przeciwko mnie. Jak najbardziej. Chyba, że to nie wiem, czy to ma znaczenie w tym momencie. Zrzucam po prostu to dead. No nie, więc muszę zrobić save'a. Save'a na 19. Nie udaje mu się to. To dodaje tyle pozytywnego na obrażeń. Pozytywnych obrażeń. Pozytywnych. I przestaje być niewidzialny. Widzicie, jak po prostu części skóry, po prostu one zamieniają się w normalne, zgniłe mięso i odpadają od tego zombiego, ale ten jeszcze stoi na... Stoi jeszcze. Tak, jeszcze stoi. Co za lui. Chyba ale on tylko stoi, więc nie jest amfibą. Większy po prostu. Jeszcze na aurę i tyle. Korgak. Dobra. Podejdę pięciotym kroczkiem, podjadę na flankę i dosiekać. Ale wiecie się, mówić. Dobra, ale opisz jak go mordujesz, jemu zostały cztery haki. 19 rzuciłem, kurwa, niezły. Nie podobały mi się te rzuty, bo za dobre mam rzuty, bo na co to będzie się działo na kolejnej sesji, kurwa. I tak to jeszcze powinno być, bo 19 przerzuciłeś jedno AC. O 19 wrzuciłem? Tak, o 19. I jeszcze zadajesz slashing, a one są, mają weakness na slashing, czyli zadajesz w sumie teraz 36 punktów obrażeń. Chodzi się, to nie ma weakness na to. Tak. Kurwa. 10 weakness. Tak, 10. To tak z boku, tak od dołu robię takie cięcie, tak przycinam go w, nie wiem, jak się nazywa, w poprzek. No. Mhm. Tego akurat w poprzek, tam tego był wzdłuż, w poprzek. No, każdego. Pocięć. No. Następnego będzie w pasterki. Więc bardzo ładnie sobie poradziliście z zombie, które widzicie. I no, ewidentnie to są ludzie, którzy tu żyli, bo widzicie fragmenty ubrań na nich i tak dalej. Coś ich musiało w to zmienić. Ciężko rozpoznać, kim oni byli, tak? Za ten. Bardzo ciężko. Czy ta aura, co miały na sobie, znikła, czy dalej się jest nad nimi? I dalej jest, więc jeszcze D6. Panowie, proponuję się odsunąć. Znaczy nie, mi chodzi aurę nad tymi zombiakami, nie na to, co dostał org. Tak, ale Kargak, dalej czujesz, że te rany, mimo że nie masz nowych, to dalej czujesz tam taki pulsujący ból. Cholera, coś... Chciałbym to zbadać. Coś mnie tutaj... Ale może odsuńcie się, ja to zbadam porządnie, bo jakby to czekaj, nie patrzeć, ja... jesteście żywi. Zrobię ten krok, tylko zrobię. Co, odsuniemy się po prostu od tych zwłok, tych zombie, zbadam, co tam się dzieje. To być nie musi w pobliżu, niech odejdzie, nie marnuje filtrów w masce. Więc, Ruko, wydaje ci się, że z samych ciał tych zombie coś od nich
jakiś mutagen coś spowodował, że coś z tych ciał wydobywa się, jeżeli trafia na żywą, ranną tkankę, wchodzi w interakcję z krwią, dodatkowo raniąc tą osobę. Mogę to jakoś przemyć, czy coś zrobić, żeby się tego pozbyć? Aby jakoś zabezpieczyć te ciała, ale jeżeli widzisz, że to nie jest na dużym dystansie, tak? Więc jeżeli nie zbliżasz się do tych konkretnych ciał, bo na innych tego nie widziałaś, te konkretne to mają. Więc jeżeli nie zbliżasz się blisko i nie jesteś ranny, nic ci się nie dzieje. Okej, to muszę się odsunąć. Dobrze. Czy może odsuńmy od tego? Mówiłem to już wcześniej. Teraz jak wyszedłem... Jeszcze dalej. Odsunąłem się, to czuję się lepiej trochę? Czy już nie... No już nie odczuwasz tego. Panowie, to co? Wejdę do środka tej karczmy, zbadam ją. Chwila. Nie pędź przed siebie. Zniszczyliśmy jeszcze wszystko. Może być ich więcej. Raczej nie. Przybiegłyby, jakby usłyszały cokolwiek. To jest głupie stworzenie. Może się pożywiają akurat. Użyję Treat Wounds na Korgaka. Wyleczyć. Aha, jest kryt. Okej. Okay. Dlatego dostajesz 8 obrażeń, kurwa. Syn wybić. Czyli 8 mnie leczy. Więc 11 heal. 11? Nie, to znaczy 8 damage'a dostałeś, a 19 heal'a. Bo to jest Risky Surgery, więc... Czyli 3 jeszcze, dobra, 29. Dobra, i co planujecie dalej zrobić? Te cztery zombie tam leżą. W środku widzicie ciało, one były nad ciałem goblina. Ja nie mogę się zbliżyć do tych ciał, może ktoś przenieść te ciała? Po prostu są jakieś gospodarstwo w pobliżu, takie powiedzmy, żeby widły były, no. No spokojnie, znajdziesz, nawet obok jest stodoła na wozy i tak dalej. Chwycę widły, po prostu jak się powinno robić, czyli widłami te ciało nadziei przerzucę po prostu w pidziet. Z tego wejścia, żeby gdzieś daleko, żeby nam nie przeszkadzało. Potem wezmę, poszukam jakiejś, pewnie w środku jest lampa, poleję to, pobiorę próbki. I po oczywiście Mage Handem i poleję to potem naftą i spalę po prostu. Dobra, tak, żeby nie podpalić. Więc usunąłeś te ciała. Smród, który się z tego wydobył, był niesamowity. No. Rzuć mi na Fortitude. DC będzie 20. Podpalony też z daleka, żeby nie tak, było. Ale smród się niesie i nawet przez wasze maski się przebija. A, nawet przez maski mówi się. To wszyscy rzucają, czy tylko ja? Ty jesteś najbliżej, więc ja się oddalam. Ja tam nie tego, nie... Nie chciałem. No, ja bym w międzyczasie w las i zobaczył, co tam generalnie to przy tym goblinie widziałem. Jak czuję, że śmierdzi, to się oddalam też i... Czekaj, mam rzucić na co? Fortitude. Dobra, kij rzucam. 25. Dobra, więc nic się nie stało. Jestem kolejny, I teraz tak, rozumiem, że ktoś wszedł i sprawdza... To już teraz te ciała przesuną, tak? I spają. No, i one są w pizdu. To mu na podejść. Jest dzień. No, w środku, w samej karczmie widzicie też kilka trupów dosyć mocno obgryzionych, plus właśnie widzicie, że w miejscu, w którym się pożywiały teraz te zombie, spadł goblin. Padł? Tak. Ewidentnie widać, że on musiał się coś robić na... może jakoś naprawiał sufit, coś robił przy suficie i tak dalej, i bo widzicie tam po prostu belki, na których mógł siedzieć, gdy miał przystawioną drabinę, a widzicie, że drabina leży obok sceny i coś tam mógł robić, nie? Jakoś się zahaczył, a teraz po prostu po jakimś czasie spadł. Nie wiesz?
No nie, nie, nie żyje, zdecydowanie nie żyje. Ja pobiorę próbki jedzenia i przy okazji wody. Przy okazji wezmę trochę próbek wina i innych napojów, żeby sprawdzić jak dawno, jeżeli to jest trucizna, która jest powiedzmy w wodzie, jak dawno została, no, przywleczona tutaj, to nie? Dobra. Czyli wiesz, jakieś starsza woda, nowsza woda, woda świeża ze studni, przy okazji jak będziemy przechodzić obok jakiejś studni. Wiesz co, to rzuć mi na wiedzę. Okultyzm, medycyna, crafting po prostu. Naturę. Bo to, to natura albo survival. Czekaj, jeszcze sprawdzę survival. Nie, natura będzie bardziej lepsza. Czy to alchemiczny bonus do znaczy z tego naszego MB-ka dostaje, czy nie? No nie, bo sprawdzasz, czy woda jest świeża, czy jedzenie jest świeże, nie? Znaczy nie, czy jest zatrute tym, no, mutagenem i tak dalej. A, to było długo, dłużej i to no by No tak, było... dlatego mówię, że pobieram próbki. Pobieram aha, próbki dobra. Po prostu. I udajesz się do wozu i to robisz, dobra. Co robi resztę? No, na razie pobieram próbki, o. Dobra, no to ci zajmie chwilę, żeby sprawdzić, czy to jest zatrute, więc... A tak, to wiesz, no po prostu zgarniam po mam taki zestaw długi, małych fioleczek na drewnianym takim ten... no pałąku i powiesz, no odpieram koreczek, wrzucam trochę tego za koreczek, następna fioleczka, koreczek, wrzucam próbkę, zamykam koreczek i tak wiesz, podchodzę do jednego, do żarcia, do picia, za tą ladę pobieram z bezpośrednio u źródła, tutaj jak wiesz, jak jest jakiś zbiornik z wodą, beczka też pobieram i tak dalej, i tak dalej. Dobra, a co robi reszta w tym czasie? No ja bym chciał przeszukać dowiedzieć generalnie się. Tą karczmę, po prostu tak, dowiedzieć się, nie wiem, czemu akurat do tego goblina się przyczepiły te zombiaki, czy jest coś szczególnego przy nim? Wiesz co, to jest jedyny świeży, to znaczy nieobgryziony trup, który znajduje się w karczmie. Albo mało obgryziony. No dobra, ale widzieliśmy na zewnątrz, że były nieobgryzione trupy, nie? Tak, wygląda to dla ciebie tak, że niektóre osoby, które były w tej karczmie, z nieznanych ci przyczyn zamieniły się w zombie i zjadły wszystkie trupy, które były w środku, ale jako że drzwi były pozamykane, nie wyszły na zewnątrz. O. A to świeżo po prostu spadło z sufitu, więc się tym zajęły. Zombiaki, co były tam, co nas zaatakowały, one były po prostu nagie, czy w łachmanach, czy jak to wyglądało? W zniszczonych ciuchach. Ale tak wygląda na to, że to byli ludzie, którzy tu żyli. Zniszczone poszarpane, tak... czy zniszczone po prostu stare? Zniszczone poszarpane. Nie, przeszukać tych ludzi, czy mieli przy sobie jakieś złota. Ludzi, mnie strasznie interesuje ten goblin, kuźwa. Czemu on po prostu, co on był u góry na belkach i zmarł? I spadł? I tak se o? Po prostu? Sędzia mówił, że oni po prostu wyglądali jakby wszyscy zmarli. No, dobra, ale wiesz, jakby... Ale nie jest powykręcany. To nie jest tak po prostu, że ludzie, gobliny i wszystko w okolicy sobie po prostu weźmie i umrze, nie? Wiadomo, jakiś był powód. To generalnie... Jaki był powód zgonu? Jeżeli to jest jakieś takie momentalne śmierć, no nie wiem, no chciałbym zobaczyć po prostu przede wszystkim na tym goblinie, co jest do cholery jasnej grane, no. Czy przyczyną śmierci było na przykład spadnięcie, czy przyczyną śmierci było... coś innego. To znaczy tak, na goblinie też widzisz te zmiany mutagenne. Mm-hmm. Więc prawdopodobnie umarł od tego, dlaczego był na belce. Możliwe, że coś tam robił. Koło samej sceny też leży przewrócona drabina. Co wskazywałoby na to, że on po prostu coś tam robił, naprawiał. Ciężko ci stwierdzić. Zawartość żołądka u goblina? Może bez przesady, nie przy mnie. Znaczy, w sumie nie, no, może być przy mnie. Ale ten, to chwilę zajmuje. I zawarto się załączał goblina i też pobiorę szkółkę. Dobra. Żeby... Co, rozciągać czwoszardę do połowy? Chwila ma. Bo trochę delikatni. Swoim sztyletem zacznę rozcinać. Zbadać w ogóle.
jak wewnętrzności wyglądają? Może jakieś dodatkowe zmiany są wewnątrz? W środku tak samo widzicie różne dziwne deformacje, zmiany i tak dalej w narządach wewnętrznych. Tak nie wygląda zdrowy człowiek. To zdrowy goblin. Mhm. Czy... Zdrowa osoba. Zdrowa istota. Dobra, spokojnie, może się identyfikować jako człowiek, więc... No dziwne, a nie wiem, dobra. Skoro nie jestem w stanie stwierdzić, po prostu w sensie widzę, że przyczyną śmierci wydaje mi się, że jest po prostu ta plaga generalnie, czy ta mutagen, no nie? No to rozglądamy się dalej po karczmie. Na piętrze, w stajni, co tu jest grane. Ja chcę sprawdzić, czy miałeś sobie jakieś złoto. Wiesz co, w sumie, jeżeli przeszukasz tu wszystkich, to znajdziesz ze 4 sztuki złota, a w samej kasie dodatkowe z 12. 12 złota w sumie? Nice. W sumie tak. I 16 w sumie, no. W sumie 16, no. Okej, okay, no to rozdzielam porówno. Czyli po 4? Mhm. 3 złota. 4. No cóż, im się już te złoto nie przyda. Ja nie będę przeczył. Przeczyła, przepraszam. Na piętrze. No, cholera, nie. Gdzie są pokoje gościnne. Widzicie, że wszystko jest wysprzątane. Tak jakby nikt tutaj nie zachodził. Idziemy tam, co na piętrze? Jest tutaj piętro, mogę drugie dodane? Da się wejść? Jako mapa nie. Przeszukać te wszystkie dokładnie te pokoje? No, tak jak stajnie? Stajnie jest obok. Stajnie jest pusta, nie ma tam żadnych wozów ani nic tego typu. Wozów, koni, śladów? Nie wiem, czy wiesz co, wygląda tak, jakby były tutaj 3 wozy, ale odjechały. Generalnie w karczmie spokojnie znajdziecie no, trochę popsutego jedzenia, jakiś alkohol, który jeszcze nie jest popsuty. O, to można sobie zabrać na potem. Bo alkohol się tak szybko nie psuje, no, poza otwartą beczką z piłem, która skwaśniała, więc wygląda wam na to, że tutaj co najmniej od tygodnia... Nikt nie żyje. Nikt nie żyje. Okay, a w tych pokojach gościnnych na górze coś dało się znaleźć? Nie, tam było czysto wysprzątane i poukładane. Wygląda to tak, jakby goście, którzy tu byli, po prostu pojechali stąd i obsługa karczmy to pościeliła wszystko posprzątane. Rozumiem, że te zombiaki wyglądały, jakby po prostu się zmieniły w środku, tak? W sensie po prostu były tutaj wcześniej ludźmi, którzy tutaj byli i się zmienili w zombie, w sensie umarli i wstali, tak? Dokładnie. Właśnie, ślady po tych zombiakach. Skąd te zombiaki przylazły? Czy co? One były w środku właśnie, to jest ten myk. Mhm. Przynajmniej według, nie wiem, mogę rzucić na survival po prostu ale wygląda na to, że po prostu były w środku. Ale jeżeli oni że nie przyszły znikąd. No dobra, ale jeżeli oni tu leżą od tygodnia, a zombiaki były w środku, no to albo się przez tydzień przemieniały i dopiero dzisiaj się ujawniły i zaczęły żreć tego, no... Nie, pozostałe ciała, które tutaj są, też są poobgryzane i tak dalej. Bo tutaj, poza tym goblinem, który spadł, jest jeszcze ze 4-5 ciał, ale wszystkie są bardzo mocno zjedzone. Aha, czyli one po prostu przez ten tydzień żarły wszystko po kolei. Tak. Dobra. To dziwne, że one te się przemieniały w zombie, a tamte po prostu nie żyją. To jest dziwne. No cóż, dlatego wydaje mi się, że warto by było posłać po sędziego, żeby kurde przysłał tu ekipę, żeby pochowała tych. No przynajmniej wspólnej mogile, żeby to spalić. Te ciała trzeba to wszystko pospalać, cholera. Co najmniej, tak idąc, obserwując stan domów i tak dalej, setka, może 150 osób. Rzeź, kto to zrobił? Taką rzeź odjebał. Tak. Podchodzę do Draziwa i widząc, że zbierał próbki z wszystkiego, co się da, pytam się, czy będziesz w stanie odizolować pojedynczy agent,
Jakiś mutagenny, który spowodował to wszystko. Najpierw musimy dowiedzieć się, skąd ten mutagen się dostał do ich, no, do nich, a wtedy będzie można izolować to, co trzeba. Trzeba sprawić wodę w studni, bo jeżeli wszyscy się zarazili, więc to jest najprawdopodobniejsze źródło. Ewentualnie miejsce, gdzie właśnie jedli, czyli no kaczma, ale biorąc pod uwagę, że cała wioska nie żyje, więc stawiam na wodę. Niektórzy pewnie gotowali, niektórzy pewnie, kurczę, sami polowali, więc to nie może być jedzenie, no to rzeczywiście musi być woda, no. Wezmę jeszcze brudkę wody z rzeki. Ktoś po prostu rozprosił jakąś bombą, brudna bomba. No ale o takim zasięgu, kurczę, na taką wioskę. No słuchajcie, magia, no... Magia, nie wiadomo. Magia, chemia. Mogło się dziać. Mogło być właśnie połączone. Oni coś musieli wtłoczyć do siebie, tak? Do organizmu. Możliwe też, że to ale może to woda być jest jakiś global, który po prostu rządził mutagenem i też możliwe, że to jakaś choroba, która powodowała wytworzenie mutagenów w organizmie. Więc no też musimy... Uważajcie po prostu na wszystko, co się rusza. Wodą wydaje się chyba najbardziej logiczne, nie wiem. Więc sprawdzę jeszcze rzekę, wezmę próbki i później polecę do tego, będę badał w wozie. Kargak, poprosiłbym o ciebie rzut na Fortitude. Fortitude... A, Kargak, to pogryzło cię, łyknij sobie tego antyplaga. Coś czuję, czy nic? Nie, nic. Rana boli, tak jak każda zwykła rana, nie? Nie widać, żeby na niej coś się specjalnego działo. Ale dalej jest rana jakaś, tak? To znaczy, no, jest opatrzona, nie? Ale nie widać, żeby coś się na niej działo. Aha. Orku, no weź wypij tą buteleczkę, co dostaliśmy. Tam może przyda się, no. Ja sobie wypiję swój antyplag. Tak, może najmniej... Najpierw pozwól mi sprawdzić, czy masz jakieś efekty choroby, czy czegokolwiek. Aha. Został pogryziony, zanim to wyjdą efekty choroby, to lepiej łyknąć zawczasu, bo to i tak działa przed. Myślisz, 4 godziny działa. Tak. Więc to jest tak... Jeżeli to będzie choroba. Lepiej dmuchać na zimno, niż później leżeć w martwym. Złoto zawsze się zarobi, a tego... Przygoda. Wypić miksturę może być za późno. Choroba albo truciznę. Tak, plus 2 dostajesz. Na 24 godziny. Chuj, nic nie wiem. Rana na razie wygląda naturalnie, nie? Nic niezwykłego tam nie odkrywasz. No i sam Kargak też nie czuje źle ani nic. Może przed snem wypiję jeszcze antidotum? Jeszcze nie wiadomo, bo może przydać się później antidotum. Bo no, dwóch nas jest biegłych w no, alchemii, to można jakoś się sobie pomagać nawzajem. No, bardzo chętnie. W sensie ja mam, jeżeli byśmy mieli czas i jak to się mówi, składniki do tego, to byłbym w stanie wytworzyć coś, co się nazywa, już wam powiem jak dokładnie, coś, co się nazywa forensic dye, czyli po prostu byłbym w stanie sprawdzić, czy jeżeli będzie w stanie wyizolować ten konkretny mutagen, będę w stanie stworzyć substancję, która będzie w stanie go wykrywać w różnych innych miejscach, czy również się tam znajduje. To znaczy... Doskonale, więc po prostu trzeba wyizolować. Jak wyglądają prace w izolowaniu? No, zakładam, że idziemy do wozu, do laboratorium. Mhm. Rzucić na krafta, czy...? Jak najbardziej. I rzucamy na krafta. co w tym czasie robi pozostała dwójka? Właśnie, ile to czasu minęło? Tutaj wam niedługo jeszcze, tak naprawdę jeszcze południa nie ma. Godzina to wszystko zajęła? Patrzę się na wszystkich, słuchajcie, ale... Karczmy to tak. Proponuję nam wszystkim spać poza tym miastem. To jeszcze raz robię straight wounds na... Okej, okay. Znowu mnie nacinasz jeszcze dodatkowo? Może cię boleć, ale... No ale chuj, jeżeli to pomoże... Jeżeli to pomoże. Dobra, to ja spróbuję pomóc Drazivowi.
Jezus. By było to jakoś łatwiejsze do wymawiania. I tak się skończy na tym, że jest będziemy mówili Darwin albo coś. Wizard od tyłu, cześć. No. Darwin, to jest dobre. Będziesz Darwin. Dobra, więc... Dravis nie pomagam. I Sinhe. Żyło się, ale przeszkadzasz. Kuwa, zniknęła mi. Nie zrobiłeś. Nie chciałam tego. Nie przeszkadza, bo pamiętaj, że on ma w sumie plus 3 do tych rzutów, więc będzie 10, więc... Dobra, więc nie przeszkadzasz. Dobra, ale pytanie, co robi Rukor i Karkach? Dobra, to ja rzucam sobie swój rzut. Co możemy robić? To mądrze zrobić. Chodzić po domach, rozejrzeć się, czy coś... Bo tak bezpiecznie się rozejrzeć, nie wiem. No właśnie. Dom burmistrza, może jakieś notatki czy coś. Dobra, więc doszliście do domu burmistrza i... Oczywiście bezpiecznie, jak będzie jakaś ten, to się wycofać, jak będzie jakaś... Bardzo tak. Dzięki. I w domu burmistrza widzicie, tak jakby tam była jakaś walka, bo są porozwalane rzeczy, nie ma tam żadnych trupów, ale ewidentnie jakaś walka tu była. Aha. I jak najbardziej znajdujecie notatki zrobione przez burmistrza opowiadające o przybyciu karawany, morderstwie krasnoluda imieniem Bord i później cała historia opowiedziana o czwórce podróżników, którzy byli w ekipie Borta, którzy to rozwiązali, że znaleźli siedzibę kogoś o imieniu Halot, który mieścił się w jednym z domów tutaj na północy i prowadził do jakichś jaskiń, na końcach jaskiń był jakiś skład czegoś i tak dalej i współpracował z kimś, kogo ta ekipa nazwała V, a następnie udali się z okoliczną łowczynią do lasu. Tyle znajdujecie informacji. Było coś o tej trupie krwi, czy nic nie było opisane? Nie było opisane. Czekaj, nie, wyście o tym mówili, więc było. Tak. No, okej. Okay. Czyli się przydać. Czyli wiemy, że są tutaj złoża trupie krwi. To się przyda. No, i to jest dobry hint. Bierzemy te notatki. Tylko tak jak mówię, no, jedyne co to wyróżnia ten dom od pozostałych, bo w pozostałych wygląda tak jakby życie codzienne było. Natomiast tutaj wygląda tak jakby była jakaś sprzeczka, bójka większa i tak dalej, jakieś przewracane meble, coś zniszczone i tak dalej. To samo w piwnicy. W piwnicy widzicie dużo plamy krwi w jednym miejscu. Pytanie. Jeżeli będziemy się kręcić po tym miasteczku i znajdziemy powiedzmy żula. Konkretnie chodzi o taką osobę, która będzie ubrana jak żul, taki konkretny żul. No. Czy jej czas zgonu będzie taki sam jak reszty, czy inny? Próbujesz określić czas zgonu różnych trupów, które znajdujesz, tak? Tak, bo idea jest taka, że żul raczej nie pije wody. Raczej alkohol i tylko alkohol, który jest zazwyczaj produkowany zawczasu. Więc albo zginie z rąk, powiedzmy, zombie, albo umrze, powiedzmy, później od reszty, bo później się napije ewentualnie mutagenu. Dobra, Lekato znajdujesz i rzuć mi na... Ciekawa teoria, no. Na medycynę, żeby próbujesz określić, kiedy on umarł. I przy okazji ściągnę towarzyszy, żeby ten towarzysza, żeby też ocenił, który jest bardziej biegły w medycynie. No, to ale... mówić. Wiesz co? Wygląda na to, że ten konkretny trup, który znalazłeś w
odróżnieniu do innych ma mniejsze zmiany, te mutacje na sobie. Jak szybko ten mutagen działa, nie wiesz, ale na pewno to jest jeden ze wskaźników, jak szybko to się dzieje. Czyli panowie, no, jeżeli nie pije się lokalnej wody, to wygląda na to, że całkiem późno się łapie mutagen, ale jednak złapał. Lokalna woda. Ta rzeka ciągnie się jeszcze dalej, więc mogła roznieść do innych wiosek, jeżeli... No ale słuchajcie, bo cały czas pomijamy jeszcze jedną rzecz. No, przecież mijając tutaj miejsce, to były całe połacie lasu. Zepsute. W sensie, czy woda generalnie, bo tak, już powiedzmy, wiemy, że jest to jakiś, nie wiem, właśnie poczekajmy na wyniki badań, tak, ponieważ wiemy, że mamy jakiś wspólny, jedną rzecz, która nas wszystkich, znaczy wszystkich mieszkańców tutaj zatruła. Jeżeli będziemy w stanie dowiedzieć się, co to dokładnie było, to będziemy w stanie sprawdzić, czy jest to w wodzie w rzece, czy tylko na przykład poniżej, no bo cały czas wszystko mi się to nie zgadza. Jeżeli by to była sama zatruta studnia, to ludzie by wymarli, ale co z tym lasem dookoła tych wielkimi połaciami? Widzieliście, to nie było naturalne. Jest tu coś napisane o tej całej trupie krwi, to może to? No tak. No, ale ile tego by było potrzebne? I co to w ogóle jest, ta trupia krew, ktoś wie? Tam jest napisane, bo my opowiadaliśmy mu, że znaleźliśmy tą dziuplę ich, to czy tam jest napisane po prostu ile, czy on zrobił inwentaryzację tej dziupli, o. I ją spisał. Nie. A ja napisał, gdzie ona jest, czy nie? Tak, to wiecie. No to panowie, to musimy tam zejść, zobaczyć ile tego jest, i pobrać próbki. Bo to trupią krew, chyba trzeba pojedzie pójść, no. Pewnie tak. Czy jak wygląda woda z studni? Czarna, zwykła? Wiesz co? Wydaje się bardzo mętna. A jak wygląda w rzece? W rzece wygląda normalnie. No, czyli czy oni chlali to ze studni, jak było mętna, a nie z... rzeki. Ale i tak pobiorę te z rzeki, żeby zobaczyć, czy te się wydostaje, czy nie. Dobra. I teraz tak, jeżeli chodzi o wasze próby wyciągnięcia tych śladów z... Bo my mamy nawet już, tak powiem, podejrzaną substancję, więc zakładam, że to jest całkiem niezły hint. Tak, ale pierwszy badaliście to jeszcze przed tym, nie? Tam w dwójkę. I niestety nie udało wam się wyizolować samego mutagenu. Ale próbujemy, jak będziemy mieli bardziej skoncentrowane po prostu. Tak, natomiast jeżeli porównujesz wody, to nawet nie musimy rzucać, to... W wodzie ze studni znajdujesz już zdegradowane resztki. Czego? Jakiegoś mutagenu. Więc musiałbyś zrobić, jak gdyby na podstawie resztek, które masz, sprawdzić, co to było. Natomiast jesteś pewny, że on się degraduje. Natomiast woda w wodzie samej w rzece nie znajdujesz żadnych śladów. W ogóle zero mutagenów w wodzie z rzecy, no dobra. Zdestylować wodę ze studni, żeby ewentualnie, żeby nie niszczyć temperaturą, wymrozić mutagen z wody ze studni? No to dajesz na krafta, tutaj już potrzebujesz. Używam przy okazji tego, Destication, żeby obniżyć temperaturę i wymrozić, i żeby tego. No, bo raczej... Rzucę na ciebie guidance. Przy tym drugim nie pomagam, czekam ale na guidance. Będę za to chodził po mieście z włączonym Detect Magic. Czyli jeszcze plus jeden za guidance i plus jeden za lębnik, czyli 27. Dobra, udało ci się wydestylować jak gdyby skondensowane resztki tego i to jest naprawdę jakiś zaawansowany mutagen, którego nie rozpoznajesz, ale nie byłbyś, jesteś pewny, że nie byłbyś w stanie tego zrobić. To jest ktoś, kto jest naprawdę mistrzem alchemii to robi.
No to przekazuję ten skondensowany mutagen towarzyszowi, który ma tą kostkę, czy jak to się nazywało? O, ten... Jakby to jest barwnik de facto, no nie? To jest substancja, która barwi się po prostu na ten... Jeżeli jesteś w stanie go wyizolować, to jestem w stanie rozpoznać, czy to będzie to kiedyś tam przez jakiś czas. Czy to jest już jako no, status wyizolowany ma, czy nie? Tak, jak najbardziej. Więc jeżeli będzie coś, co będzie się... Muszę stworzyć najpierw tego, no, forensic daje. Ja mam, to było w miarę czasochłonne właśnie, tak, czy mogliśmy skoczyć z resztą drużyny, no, ta, właśnie... która się nie zajmowała tym, potem całą tropią krew, żeby... Tak, jak najbardziej. Zeszliście tam na dół i bez problemu znaleźliście to, co mieliście. Mieliście na to czas, mogliście to robić metodycznie i tak dalej. I meczki nosić czy coś? Ja i tylko kiedy mówię... zeszliście tam na dół, całość okazała się kompletnie pusta. Wszystko, co tam, jeżeli coś tam było, a widzicie ślady po tym, gdzieś tam coś rozlane i tak dalej, jakieś pojedyncze puste flaszki, gdzie ewidentnie musiała być, bo to czujecie po zapachu, że coś tam było niezbyt zdrowego, plus też nie pierwszy raz jesteście na śledztwie. Ktoś to zabrał. I nic więcej tu nie zostało. Takie wgniecione ślady po beczkach będzie, więc policzyć ilość beczek jakoś powinni być w stanie. Szczególnie, że beczki raczej tutaj lali na brzegu, więc powinny być takie wygłobione ślady po tym lali. Znaczy tak, ślady są, natomiast nie jesteś się w stanie określić, czy to było 15 beczek, czy to było 36 beczek, nie? Jeżeli to jest ten Mugdagan był w tych beczkach, to jest taka ilość, która by potrafiła zmienić tutaj okolicę całą. Znaczy tego... jako alchemicy to wiemy, że trupia krew jest po prostu do tworzenia takich dziadostw. Mhm. I pytanie do Kargaka i Ruko. Co jeszcze tam robicie, jeżeli jak już jesteście na dole, jesteście świadomi, że na pewno ktoś to wywiózł? Mhm. No tak, niby tam jakieś były puste butelki. W tych butelkach pewnie nie mamy odrobiny, albo nawet osadzonej na brzegu butelki jakiejś substancji. Tam... Wyschnięte coś na brzegach może być, jak najbardziej. No to wziąłbym taką, którą miałoby. Nie, po prostu poszukać coś, przeszukać te całe pomieszczenia, wszystko, nie wiem, cokolwiek to bym znalazł. W jakichś beczkach, czy jakichś kratach, co może coś zostało. Więc co, poza jakimiś śmieciami, takimi rzeczami nie znajdujesz nic interesującego, ale... W jednym miejscu, gdzieś na ziemi pod łóżkiem, znajdujesz dosyć specyficzny kamień, który jest w paski. Biorę go i jest, wiesz, jest, nie jest jakoś oszlifowany i tak dalej, jest po prostu ładny, obły kamień w ciemniejsze i jaśniejsze pasy. Czy to jakieś coś cennego? Raczej to jest w miarę pospolity kamień, po prostu ładna ozdoba. Tam parę srebrniaków ktoś może by za to zapłacił. Chowam do tego na razie. Punku. Czy ktoś ma wiedzę geografię? Ewentualnie można sobie zrzucić na lore zarówno Kargach, jak i Ruko, kiedy widzicie właśnie ten kamień. Geografię nie. Ewentualnie nie wiem, geologia, coś o kamieniach. Nic. To zwykły lore. Lore? Czy lore są różne? Society. Ja mam tylko lore. Ja mam. Jedyny lore, który ja mam, to jest lore o dzikich kotach. Albo nature, albo survival, teraz bym powiedział. Też, no, na kamień to nature. Ja nie mam niczego, chyba że nietrenowany można rzucić. Nietrenowanym na rzucić? Albo nature, co za kamień, albo survival, skąd, nie? Bo to jest geografia. No jeżeli to... można nietrenowane, to już mogę rzucić. Można nietrenowane, ale też może być society, bo też mam inny pomysł. Też society? Okej, okay, dobra. Jedna rzecz do wyboru, nie? Wiem, na survival. I okej. Okay. Ruko, ty wiesz, że tego typu kamienie nazywane są krzemieniami pasiastymi. I z tego, co pamiętasz,
gdzieś niedaleko tutaj, w stronę północno-wschodnią, czyli tak po łuku będziecie szli, w stronę Absalon, były kiedyś kamieniołomy, gdzie wydobywano. Jak daleko, nie pamiętasz, ale wiesz, gdzieś w tym regionie to było. Zapamiętuję to, przekazać później resztę tego towarzyszy. Czyli to jakby może... może nam powiedzieć więcej, gdzie się udać? No, jeżeli on to ma, to albo gdzieś to kupił, albo tam to ma, ciężko stwierdzić, nie? Natomiast to jest z regionu, nie? Z tego regionu. Czy ten kamień tutaj leży pod łóżkiem, tak? No, wygląda, może komuś wypadł, ciężko stwierdzić. Aha. Podobnego regionu, okej, okay, dobra. Chyba wracamy. Gdyby miały być niby te beczki, to może osoba, która przyszła zabrać te beczki, puściła ten kamień, więc może to być coś nieważnego kompletnie, albo może być dosyć ważną poszlaką, więc no, chyba wracamy z tym, co mamy. Musimy o tym informować resztę naszych towarzyszy. No, i spotykacie się przy wozie, tam jeszcze Shinę oraz Darwis jeszcze pracują. No, w sumie to już kończą, wychodzą i pokazują wam właśnie wydestylowany zdegenerowany mutagen. Całkowitej odtrutki z tego nie będzie, ale w sumie przynajmniej będziemy mogli naznaczyć rzeczy, które ten i sprawdzić i wiedzieć, że to na pewno to samo. Tak. I beczek tam nie było tej substancji. Jedyne co mogłem najlepiej znaleźć to tą fiolkę, czy co to było z osadzoną częścią tego. Ale to jest, ta trupia krew, z tego się robi. Jeżeli tam tych beczek było naście, to mamy kilkaset litrów mutagenu. Litrów. Nie wiem, przyniosłem, może byłoby ważne, żeby sprawdzić, czy to na pewno jest częścią składu tej substancji, nie wiem, tego mutagenu całego. Ale jeżeli wiecie, to nie ma sensu. Ile jedna beczka ma? 50 litrów? Zależy jaka. Taka, jaką tam targali. No, nie widzieliście, więc nie jesteście w stanie określić. Standardowy rozmiar beczki, taki najbardziej popularny. Setka? O kurde, to oni tam naście tego... 100 litrów w jednej beczce? To masz tysiące litrów mutagenu. To oni to... sugerując, oni to po prostu to... musieli to rozlać, wprowadzić. Znaczy, pamiętajcie, że to jest tylko jako jeden ze składników, więc do tego dochodzi jeszcze różne inne, powiedzmy, składniki, żeby stworzyć mutagen, czyli z każdej beczki będziecie mieli więcej mutagenu niż w samej beczce krwi lupiej, czyli będzie tak z 15-16 beczek. Ciul. 3000, więc... 3000 litrów mutagenu? Wystarczy, żeby zatruć całą wioskę i lasy publiczne. Wystarczy, żeby zatruć las i żeby przesiąkło to do wód gruntowych i żeby zatruć wioskę. Jeszcze nie wiem. Z tego co widzimy, to nie tylko ta wioska. To wygląda, jakby oni podlewali po prostu cały las i to przesiąkło do studni. Taki malutki szczególik, ale znajdźmy jakiś kamyczek. Który, powiem dokładnie, co się dowiedziałem o tym, co przypomniałem sobie o tym. Gdzie to właśnie było, te kamyczki właśnie? No tak, że to... Gdzieś jakiś kamieniołom jest w pobliżu, więc nie wiem. Może to jest nic nieważnego, ale może być coś, co doprowadzi nas. Tak, ja chętnie zobaczę. Bym sobie przypomniał, gdzie to mniej więcej jest, spróbował przynajmniej. Kamyczek. No ja mówię mniej więcej, gdzie ja pamiętam. Okay, no to ja nie pamiętam. Nie jesteś osobą, która zapamiętuje szczegóły o tym, gdzie jest kamieniołom jakichś kamyczków. To było może lokalne, popytać się, to już nie ma znaczenia. To ja zobaczę. Właśnie, nie rzuciłem na siebie, że guidance wtedy. Na natura albo survival mogę rzucić, czy nie? Jak mam trainet? No, spokojnie.
To ja rzucę guidance. A nie, tylko na ciebie już guidance rzucałem. Czy godzinę to zeszła przed kraftowaniem? To samo. Spokojnie zeszło no, godzinę. Nie ma znaczenia. No to już kolejna godzina byłoby. Nic nie wiemy. Ładny kamień. No, naprawdę ładnie wygląda, ale no, jeżeli Ruko mówi, że tak jest, to nie tak jest. Jak z czasem stajemy? Ile tu jest godzina już? Zeszło wam tutaj ze wszystkim, myślę, że tak około 2,5 godziny, więc popołudnie się robi, nie? Jako, że jest jesień, zaczyna się ściemniać. Mieszkać powoli. Tak. Panowie, no, nadchodzi noc, trzeba będzie rozbić się obóz, najlepiej wiecie się pomóc stąd. Ja bym się zatrzymał w tej karczmie na górze po prostu. Zabarykadować się, mówisz? Zabarykadować się na górze. Jakby coś miało być w nocy, chciał to utknąć w takim miejscu. Zombie, nie, no, jeżeli będą miało być więcej zombie, to one są wolne, więc zawsze możemy przegonić. Ale to są tak, zombie, one jeżeli będą atakowały, to nie przez tego. Przyznam, że czułbym się znacznie raźniej, gdybyśmy spali gdzieś poza tym miastem. Jakiś byśmy uciekli po ten, poprzeć radle przez okno czy coś. Jedna rzecz, którą wy te drzwi do karczmy bez problemu otworzyliście, a zombie były w środku. Aha. I nie ma śladów zombie na piętrze. Tylko tak ode mnie. Tak, tak jak patrzyliśmy, jak szliśmy do burmistrza, to nie wiem, nie było widać. Nie, nigdzie więcej nie, zombie, widzieliście tak? Śladów. Byli ostatni zombie w tym. Albo jedyne. Może się reszta, nie wiem. Jak to działa zombie, czy to się jakoś rozkłada, z czasem umiera samo z głodu, nie mam pojęcia. Jakaś wiedza? Ile czasu temu widział te zombie nasz, sędzia? Sędzia? On był... Dwa dni temu mówił. Dwa dni temu. Plus dzień drogi, nie? Czyli trzy. Opisywał nam, gdzie jest te zombie szły, że widział, co nie? A, cholera, mogę on gdzieś... je widział na zewnątrz. Na zewnątrz wioski? Tak. A jakiś konkretny punkt, żebyśmy poszli i zobaczyli ślady tych zombie? Skąd przyszły, dokąd poszły? Bo to dwa dni to powinno jeszcze być, jak nie padało. Wiesz co? On wjechał do tej wioski, powiedzmy sobie, gdzieś koło domu burmistrza, bo on na pewno do burmistrza jechał, do Ruta. To jakbyście mogli sprawdzić po prostu ślady tych zombie, co on opisywał, o tego. To by było super. I byśmy wiedzieli, skąd te zombie przyszły, albo gdzie poszły. No mógłby. No. To śledzenie. On potrzebował na survival, na tropienie. Rzucę na ciebie guidance. Które już... To ile mam? Circumstance? Czy to mnie status to bonus plus jeden. Status bonus plus jeden. Nie ma tokena. Nie ma tokena. Wpiszę sobie. 18. Więc ślady prowadzą w kierunku lasu na północ. A skąd? Aha, to, czy takim dobrym pomysłem będzie spanie w lesie? Z jednego z domów. Dobrym pomysłem będzie spanie na południe. Sprawdzimy ten dom jeszcze. Z sąsiedniego domu. Z którego przyszło i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Okej. W środku nie znajdujecie nic nietypowego, poza tym, że jest beczka piwa. Czy to jest to samo piwo, które było w karczmie i czy to się pokrywa? Tak. Czy w tym piwie z karczmy jest mutagen? Nie zwracałeś tego. Sprawdzę i chciałbym właśnie połączyć, że tak powiem, fakty i zobaczyć, czy to, że tutaj jest zombie i tam było zombie, czy jest jakiś wspólny mianownik. W rodzaju właśnie jedzenie, piwo, napitki, te sprawy. Po prostu sprawy. Bierzesz próbki wszystkich napitków z karczmy. Tego okazji... piwa. Dobra, to Darwin znowu się zamknął w laboratorium alchemicznym. Co robi reszta? Możesz no, tam... rzucić na kraft. Czy mam jakiś... Rzuć na krafta? Nie wiem, co możemy dalej robić. I to będzie guidance, poproszę? Nie wiem, jak często to się dzieje, bo macie immunity przez jedną godzinę, więc nie wiem, czy od ostatniego guidance'a nie wiem, godzinę. Czy... A,
To ja sobie rzucę. To się dzieje w. Lutować mam tutaj w ciągu temu tego. Nie, więc nie. Bez guidance. Ale mogę rzucić sobie te library moje. Mhm. I będę miał plus jeden, bo to jest ten sam rodzaj bonusu. To jest do knowledge, to nie jest do. Do to crafta. Nie do crafta, no. To library. Ale jak będę przywoływał wiedzę z crafta, to będzie działać. A tutaj zależy się samego to ten. To ja nie wiem, pójdę do domku burmistrza i poszukam czegoś wartościowego. No to będzie plus jeden za alembik, czyli 16, czyli chyba zdałem. Zlutować to. Wiesz co, nie wiesz dokładnie co to jest, natomiast jesteś pewny, że zarówno w piwie w karczmie, jak i piwie w to co znaleźliście, jest jakiś dodatkowy aktywator, który coś zmienia w tym mutagenie. Przy czym trzeba to przyjąć odpowiednią dawkę. Nie może być tego za dużo, bo wtedy spowalnia działanie mutagenu, ani też za mało, bo wtedy się nie aktywuje. Czekaj, czy jeżeli wypijemy odpowiednio dużo piwa, to spowolni działanie mutagenu, a jeżeli odpowiednio dużo, to zatrzyma działanie mutagenu? Nie, jeżeli za mało wypijesz, to wtedy mutagen nie zostanie dodatkowe jak gdyby, opcje tego mutagenu aktywowane. Jeżeli go wypijesz za dużo, to spowolni działanie mutagenu. I wtedy ten mutagen po prostu nie zabije, a zmutuje i stworzy tak. Zombie. Działałoby z tym, jak żul, jak ten niby wolnił u niego, to działała ta mutacja cała. Przygotuję grubsze szkło, tego, larwy, muchy i zrobię testy. Dobra, a co robi reszta w tym czasie? Ja nie mam pomysłu, co robić. Ja po prostu, idę na południe. Ja idę na południe szukać dobrego miejsca na obóz poza miastem. Szukam jakiś. Wiesz co, najbardziej sensownym wydaje ci się wzgórze, bo tam jakieś zabudowania są. Chyba, że całkowicie chcecie za miasto, to powiedzmy sobie 2-2,5 godziny drogi stąd macie dokładnie to samo miejsce, w którym spaliście wczoraj. Albo gdzieś na polach z dala od zabudowań też bez problemu znajdziesz. A to wzgórze jest fajne, daje fajne miejsce do obserwacji, czy coś się nie zbliża. No i tak bym po znalezieniu tego wrócił do reszty. Sugerowałbym, żebyśmy tam się jednak przespali. To ja przeszukuję dokładnie chatę burmistrza i nie wiem, szukam może coś ukrytego. Dobra. Skarbów w domu. Nie wiem, czy z jakiegoś skinu. Ojebać chatę tam. Co możesz znaleźć? Coś wymyślę, co znajdziesz, dobra? Bo okay. nie mam pomysłu. Coś będzie. Tak, coś ci wrzucę fajnego, nie? Okay. I wydaje mi się, że na dzisiaj będzie dobry moment, żeby skończyć. Okej. Jak to bez cliffhangera? Nic nas nie atakuje, co jest? To Bartek, jak nie u ciebie. Dlaczego nikt nie umarł, ja się pytam. To no, już kurwa, nie pofenderowe, no. Gówniana sesja, przecież żyje, o co chodzi. Mieliście po prostu tak dobre rzuty dzisiaj, że... Kiedy się posypały, to teraz mogli się okleić na kurwa. Co, zapraszamy na naszego Discorda, RPGówek, i też oficjalnie zapraszam wszystkich na naszego Wośpa, 29 i 30. Masa fajnych ludzi zaproszona. Dużo fajnych sesji, aukcje i generalne wspieranie na wzrok, badanie wzroku dla dzieci, coś co jest naprawdę istotne i no, zapraszam, będzie się u nas działo przez dwa dni. To co, dziękujemy i do zobaczenia. No, hej. Dzięki. Hej.